Ofiarujmy jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, serce ogarnia każdego z nas. Matka, prowadzi dobrą na słowie. Ona jest z nami każdy. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ruszamy w naszą procesję różańcową. Zapraszam niewników Maryi do wzięcia. Trzeba ciepła to życie odgłosić. Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak ona. Maria, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczy dobro w nas umie. Ona jest z nami każdy czas. Zmartwychwstały Jezus powraca do Ojca. Przychodząc do nas, odsłonił do końca miłość Boga do człowieka. Wracając do Ojca, wskazał nam ostateczny cel naszego życia na ziemi, czyli wieczny udział w miłości Trójcy Świętej. Wracając do Ojca, Jezus uczynił jeszcze coś więcej. Wykazał nam drogę, która prowadzi do nieba. Tą drogą jest On sam. To On jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Jego słowa i czyny, Jego Ewangelia i Jego Kościół to kierunkowskazy w drodze do pełni życia. Być chrześcijaninem nie znaczy jednak być zapatrzonym w niebo i zapomnieć o życiu doczesnym. W niebie każdy z nas będzie umiał żyć. Problem polega na tym, by nauczyć się świętego sposobu życia na ziemi. Właśnie dlatego Chrystus nie podejmował pytań swoich uczniów na temat nieba, na temat końca świata czy liczby zbawionych. On przyszedł po to, aby nas nauczyć sztuki życia w miłości i prawdzie już tu i teraz. Jezus nie opisuje nieba, lecz wskazuje nam drogę do nieba. Poleca żyć w taki sposób, by Jego Królestwo już teraz było widoczne między nami, w naszych rodzinach i we wspólnotach parafialnych. Naszą przyszłość zawierzamy całkowicie Bogu, który nas rozumie i kocha. Naszym zadaniem natomiast jest podjęcie odpowiedzialności za teraźniejszość. W chwili ciszy zapytam siebie, w jaki sposób pomagam moim bliskim, by Chrystus nie tylko dla mnie, ale też dla nich stał się drogą, prawdą i życiem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i opomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na niej ciemne rysy dwie. Drog ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś matczyną jej opiekę oddał się. Opuszcza tych, których kocha. Zmartwychwstały i powracający do Ojca Chrystus umacnia nas swoim Duchem Świętym, Duchem miłości i mądrości, Duchem prawdy i roztropności, Duchem świętości i męstwa. Posyła Ducha, który przypomina nam wszystko, czego On sam nas nauczył. Jego Duch Święty pomaga mądrze myśleć, dojrzale kochać i solidnie pracować. Jak bardzo potrzebujemy dzisiaj Ducha Jezusowej mądrości, męstwa, świętości i roztropności. Żyjemy bowiem w świecie, który natarczywie zachęca nas do kierowania się zupełnie innym duchem, duchem tego świata, a jest nim duch egoizmu i cynizmu, duch przewrotności i okrucieństwa wobec słabszych, duch naiwności i bestialskich ideologii, duch ateizmu i materializmu, duch pokusy i pożądania. Duch tego świata będzie nam zawsze obiecywał łatwo osiągalne szczęście, które w rzeczywistości nie istnieje. Chrześcijanin to ktoś powołany do kierowania się zawsze Duchem Jezusa. W chwili ciszy zapytam siebie, czy w moim życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym mam odwagę opierać się Duchowi tego świata i kierować się Duchem Jezusa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i opomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Ty świata królową, Tyś gwiazdą na niebie, która wiedzie nas do Boga w Jego tron. Maryja, Maryja,
Niebowzięcie Maryi to potwierdzenie tego, że Bóg tęskni za człowiekiem. W oczach Boga niebo bez ludzi jest puste. Zmartwychwstały Jezus tak bardzo tęsknił za swoją ziemską matką, że pragnął ją przyjąć do siebie, nie czekając nawet aż umrze. Maryja zawierzyła Bogu całą siebie, rodząc Syna Bożego w ludzkiej naturze, ofiarowała Mu część swojej krwi i własnego ciała. Gdy Chrystus wrócił do Ojca, zapragnął mieć obok siebie Maryję, najwspanialszą kobietę wszystkich czasów, całą piękną i całą świętą. Chrześcijanin to ktoś powołany do naśladowania Maryi i do udziału w wiecznej radości, której ona już doświadcza. Bóg nikogo z nas nie stworzył jako człowieka drugiej kategorii. Wszystkim nam proponuje tę miarę świętości, którą zachwyca nas Jego ziemska Matka. Ona w każdej sytuacji pozostała heroicznie wierna swemu powołaniu i otrzymanej łasce. Maryja jest dla nas niezawodnym znakiem nadziei i pewności, że Bogu możemy zawierzyć wszystko – naszą przeszłość, naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. W chwili ciszy zapytam siebie, czy moim największym marzeniem na tej ziemi jest świętość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i opomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Moi drodzy, tak sobie dzisiaj pomyślałem, że ciągle uczę się naszej parafii. Dzisiejszy wieczór dla mnie jest taki szczególny, bo jestem naprawdę poruszony tą dzisiejszym różańcem. Chcę Wam podziękować za tą wspólną modlitwę. Chcę podziękować wszystkim, którzy przygotowali stację naszych rozważań różańcowych, którzy przyczynili się do tego, że możemy tutaj razem iść. Chcę Wam podziękować z każdego z Was z osobna za tą obecność modlitewną. Jest naprawdę budująca. Chcę Panu Bogu dziękować, tak jak dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy o wdzięczności za naszą parafię Matki Boskiej, ustającej pomocy. Niech ta dzisiejsza modlitwa nas niesie w kolejny dzień, w kolejne dni październikowe, ale nie tylko, ale w ciągu każdego roku, aby ten różaniec przybliżał nas przede wszystkim do Jezusa przez niepokalane serce Maryi. Love.